Monika Andrzejczak, dzień dobry. Dzisiaj na chwilę wróciło słońce, a w południowo-zachodniej Polsce ociepliło się nawet do 12-13 stopni. Jednak jutro wrócą chmury z opadami, a w weekend zrobi się bardziej zimowo. Najbliższa noc cieplejsza od poprzedniej, bo pojawi się więcej chmur, głównie z deszczem. Natomiast deszcz ze śniegiem popada na północy i Pogórzu. W górach przybędzie śniegu. W północno-wschodniej Polsce uważajmy na gołoleć. Tej nocy opady nie dotrą jeszcze na południowy wschód. Jutro od rana zdecydowanie więcej chmur niż słońca i w wielu miejscach na wschodzie, południu i w centrum będzie padał deszcz. Na Podlasiu i Mazurach deszcz ze śniegiem. Bliżej południa na nizinie szczecińskiej pojawi się śnieg. Bardziej zabieli się też w górach, a to temperatura, jakiej spodziewamy się około 10. Kilka godzin później nie powinno padać od północnego wschodu po centrum i tam może być trochę jaśniejsze niebo, poza tym pochmurno i będzie padać. Na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, w pozostałych regionach deszcz, w górach śnieg. Tam będą zawieje śnieżne. Najzimniej na północy kraju 3-4 stopnie, najcieplej w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Ciśnienie już spada, w Warszawie jutro barometry pokażą 989 hektopaskali. W sobotę już bardziej zimowo. Popada głównie śnieg, do tego poczujemy silny wiatr, który osłabnie w niedzielę, ale opady śniegu i zimno zostaną. Po niedzieli z każdym dniem będzie coraz pogodniej, coraz więcej słońca, ale na razie nie za ciepło. Więcej map po 20. Do zobaczenia, zapraszam